pierwszy Piotra. Siedzi po prawicy, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy. Jeszcze, żeby tak uzupełnić też, bo nie było zbytnio czasu, bo było dużo czytania, otwórzmy sobie drugi list Piotra, drugi rozdział, gdzie jest o Noem wspomniane. Czyli drugi list Piotra, drugi rozdział od 4 wiersza, przekład warszawski. Bóg bowiem nie oszczędził zwiastunów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Czyli tak jak ten pierwszy Piotra jest źle przetłumaczony, bo tu oni są trzymani w mrocznych lochach na sąd, a nie żeby im było coś głoszone. Dlatego ten list pierwszy Piotra mówi o tych więzieniach doktryn. Duchy ich więżą. To są duchy, systemy, myśli, idee, różne rzeczy, które ludzie są uwięzieni. Grzech też jest więzieniem, stan grzeszny. Jeszua wyzwala nas z tego wszystkiego i On jest tym zwiastunem tej dobrej nowiny. Wracając do tekstu. Bóg bowiem nie oszczędził zwiastunów, którzy zgrzeszyli, strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych. Miasta Sodomę i Gomorę spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. Tu Piotr przywołuje te zdarzenia jako ostrzeżenie, jako to, że się stanie. Natomiast warto tu podkreślić, bo są pewne ekranizacje potopu, taki głośny film, gdzie wraz z Noem przedostaje się ten zły. W wielu miejscach, w tekstach biblijnych, mamy dokładnie co do ilości osób, mamy napisane, ile osób, czyli ludzi, przeszło przez potop. Tu mamy u Piotra jest ośmioro, jedynie ośmioro. Nie dziewięcioro, nie dziesięcioro, nie osiem i pół, tylko ośmioro jest. Osiem to jest osiem. Tak samo jak czytaliśmy w parszy, Noe wraz z żoną, czyli już jest dwójka, trzech synów, czyli jest już pięć i trzy ich żony, czyli jest osiem. Te żony nie napisane są, skąd one pochodziły, skąd one się wzięły. Też nie jest ta żona Noego z imienia nawet wymieniona. I prawdopodobnie to, co później się w tych gigantach, ludziach, Goliat chociażby, tak, Dawid walczy z Amalekitą, wielkoludem, to ten gen, że tak powiem, nieprawości się przedostaje przez potop, prawdopodobnie przez którąś z tych kobiet. Znaczy najprawdopodobniej z żon któregoś z synów, którego to nie wiadomo, ale najprawdopodobniej, a nie jakaś osoba, która jeszcze tam gdzieś się do tej arki przyczepia i ona się ratuje. Tak ekranizacje hollywoodzkie próbują kreować. Ale to jest znowu ten sam duch, co wszędzie próbują, bo to Bóg mówi, że ośmioro. I to Słowo Boże jest, próbuje się to Boże wypowiedzi zniekształcać, dodawać lub ujmując przez różne rzeczy, na przykład przez taką ekranizację, że tam jeszcze ktoś się przedostaje. Jest napisane ośmioro, osiem osób się przedostaje, potrafimy liczyć do ośmiu. Nie ma tutaj większego problemu z tym. W każdym razie nie wchodźmy w jakieś dywagacje, że a jeszcze ktoś, a to tamto, że jeszcze jakieś inne jakieś rzeczy się działy. Na tym polega wiara i zaufanie. Jeżeli mamy napisane ośmioro, to ośmioro. Jeżeli jeden, to jeden.
To tak uzupełniając, bo też można by przeczytać, bo też jest ciekawe, fragment w Ezechielu, prorocze słowa, a też do Noego nawiązanie. Zobaczmy sobie Ezechiela 14 rozdział od 12 wiersza, przykład poznański. Ezechiela 14 rozdział. Czytamy tak. Jahwe przemówił do mnie w te słowa. Synu człowieczy, gdy kraj zgrzeszy przeciwko mnie, dopuszczając się niewierności, wyciągnę rękę moją przeciw niemu. Złamię mu laskę chleba i ześlę nań głód, wygubię w nim ludzi i zwierzęta. Gdyby znaleźli się w nim owi trzej mężowie, Noe, Daniel, Job, oni przez swą sprawiedliwość ocaliliby tylko swoje życie, wyrocznia Pana Jahwe. Gdybym nasłał na kraj dzikie zwierzęta, aby się wyludnił i zamienił w pustkowie, bo z powodu dzikich zwierząt nikt by przeze mnie przechodził, a ci trzej mężowie znajdowaliby się w nim, wyrocznia Pana Jahwe, nie uratowaliby oni ani synów, ani córek, tylko oni by ocaleli, kraj zaś obróciłby się w pustkowie. Gdybym przywiódł na ten kraj miecz i rozkazał, niech miecz przejdzie przez kraj i wytraciłbym w nim ludzi i zwierzęta, a owi trzej mężowie przebywaliby w nim, jak naprawdę jest, że ja żyję, wyrocznia Pana Jahwe, nie uratowaliby synów i córek, ale tylko oni sami by ocaleli. Gdybym zesłał na ten kraj zarazę i wywarł na nim moją złość w sposób krwawy, aby wytracić w nim ludzi i zwierzęta, a Noe, Daniel i Job przebywaliby w nim, jak naprawdę jest, że ja żyję, wyrocznia Pana Jahwe, nie uratowaliby oni ani syna, ani córki, ale przez swoją sprawiedliwość ocaliliby tylko swoje życie. Albowiem tak mówi Pan Jahwe, skoro ześlę na Jerozolimę moje cztery srogie kary, miecz, głód, dzikie zwierzęta i zarazę, aby wytracić w niej ludzi i zwierzęta, oto ostoją się w niej niedobitki tych, którym dane będzie ujść. Synowie i córki, otóż gdy oni udadzą się do was i zobaczycie ich postępowanie oraz ich czyny, wtedy ucieszy was kara, którą zesłałem na Jerozolimę i wszystko, co na nią przywiodłem. Pocieszą was, bo zobaczycie ich postępowanie oraz ich czyny i poznacie, że tego wszystkiego, co w niej dokonałem, nie uczyniłem bez przyczyny, wyrocznie Pana Jahwe. Bardzo wymowne słowa zapisane w zwoju Ezechiela, że tylko sprawiedliwi, tutaj wymienieni jako pewien symbol, jako pewna figura, ocaleją. Niektórzy mówią, a mało nas jest na świecie, tu jest ktoś, tam jest ktoś, jak rodzynki się mówi w cieście, gdzieś sporadycznie ktoś słucha, czyta Biblię, słucha słów Najwyższego, chce je zachowywać, bo potocznie chrześcijaństwo jest dalekie od Stwórcy, w potocznej nazwie chrześcijaństwo. Tylko sprawiedliwi, święci będą ocaleni, jak 14 werset tutaj, co czytałem. Gdyby znaleźli się w nim owi trzej mężowie, Noe, Daniel i Job, oni przez swą sprawiedliwość,
gościmy, to nie są chrześcijanie, to nie są Żydzi. Nieważne, kto to jest, tu jest napisane sprawiedliwość. Sprawiedliwi, wierni, ci, którzy później mamy napisane święci Najwyższego. Święci, czyli oddzieleni, ci, którzy się nie skalali żadnym bałwochwalstwem. Czyli przenośnia z kobietami, jest to przenośnia kobiety jako cudzołożnice, jako cudzołożne zachowania. To jest właśnie nieskalanie się, o którym czytamy w różnych miejscach. Chciałem dzisiaj poruszyć sprawę monarchii, bo tak to się nazywa, ale to w Biblii mamy, nie mamy tego słowa, ale jest ten system, czyli król jest jako najwyższa władza w Izraelu. Pierwszym królem był Saul ustanowiony w Izraelu. On miał władzę, ale ten król też ma znaczenie takie, że nam pokazuje, jaką władzę, czy jaka władza jest tą, którą Stwórca reprezentuje. Że on jest władzą najwyższą. I co ciekawe, ta monarchia, łacińskie słowo monarchia, ale to słowo pochodzi z greckiego. Starogreckie monarchia, co znaczy, posłuchajcie, znaczenia tych słów greckich, jednowładztwo, jednowładztwo. To znowu ta monarchia greckie, monarchia, to chyba tak się powinno wymawiać, pochodzi od monarchos, co znaczy jedyny władca. To słowo znowu pochodzi od monos. Słowo to pochodzi, czyli tak, monarchos pochodzi od monos, co znaczy jeden. I też w połączeniu ze słowem archos, co znaczy początek. Monos, jeden. Na tym słowie monos jest utworzone słowo greckie monarchos, jedyny władca. I na tym słowie zbudowane monarchia, jedno władztwo. Dlaczego to mówię? Bo już mówiłem o tym, że Jeszua zasiada po prawicy Bożego Majestatu, po prawicy tronu. I teraz mamy tutaj to, że na tronie zasiada jeden. On jest początkiem. Jeden, jedyny władca. On jest władcą. Dlatego zasiada na tronie. Oczywiście jest powiedziane o Jeszua, że też zasiada na tronie, ale też powiedziane, że jest, że inni też zasiadą na tronie Jeszua. I tu kontekst pokazuje, że chodzi o władzę, a nie o naturę. Stricte, że Bóg ma tam jakiegoś oddzielnego Boga, w którym ma jakieś takie połączenia, trzy w jednym oni to próbują utkać, lub dwa w jednym. Ten cały system, który jest przedstawiony przez różne opisy w Biblii, jest obrazem tego, co się dzieje na ziemi. Tym obrazem, co Bóg ustanowił, zapoczątkowany był król Saul, później Dawid, później Salomon. Był jeden król. Po prawicy lub po lewicy mamy inne osoby, ale to są pomniejsze osoby. Nie są równe. Dlatego to słowo monarchia łacińskie, które bierze to słowo z greckiego monarchia, jednowładztwo,
jedno władztwo. To nie jest jeden w trzech, ani trzy w jednym, tylko to jest, pochodzi to słowo od monos, jeden. Jeden znaczy jeden. Jeżeli Stwórca mówi, nie będziesz miał innych bogów obok mnie, to by w którymś momencie wyjawił dokładnie, jeżeli to jest tak ważna sprawa, jak w niego wierzyć, że coś innego, jakieś inne wyobrażenia, bóstwa, trzy w jednym, czyli te światowi na cztery strony twarze ma zwrócone, że są cztery w jednym, że on wszystko widzi i tak dalej, to by Bóg jasno i klarownie opisał to, żeby nie było niedomówień. Natomiast to wszystko, co jest interpretowane, to są interpretacje tylko. Tłumacze wprowadzają słowa, tak jak czytaliśmy poprzednio, rodowód Jeszua jakby wprowadzone, jakby synem. To są tylko chcenia tłumaczy. Jest wiele miejsc, które zaprzeczają. Przede wszystkim proroctwa, które mówią, że z greckiego spermia narodzi się Mesjasz. To jest niepodważalne, tego nikt nie podważy tego żadnymi interpretacjami. Dlatego nikt nie porusza tego. Oczywiście są niektórzy, że mówią, no tak, no ciało fizyczne, duch wszedł, no ale to są sposoby demoniczne. To co do wylania ducha w czasie zanurzenia, stąpienia gołębicy, bo tak mówią, że wtedy ten duch z nieba wszedł w ciało Jeszua, no to do tego czasu, czyli mniej więcej do 30 lat, to co tam było w środku, w nim? To był taki klon bez osobowości. Logicznie pomyślmy sobie na ten temat. Nie dajmy się zwieść słowom, które wprowadzają w błąd. Dlatego jest tyle opisów szerokich. Między innymi to, jak lud Izraela nie chciał mieć króla, czyli Stwórcę chciał mieć człowieczego króla. I Bóg mówi, jak to będzie funkcjonować, żeby to odzwierciedlało, kim on jest. Sama definicja monarchii, czyli tego ustroju, gdzie król jest, tych rządów, tej hierarchii, gdzie król siedzi najwyżej na tronie swoim, sama monarchia jest definiowana jako, że ten monarcha sprawuje władzę dożywotnio. Czyli Stwórca jako ten przedwieczny, żyjący zawsze, jest dożywotnio monarchą. Ta funkcja w systemie ludzkim jest dziedziczna i to pokazuje, że te opisy, gdzie Jeszua siedzi po prawicy jako dziedzic, ale on nigdy nie odziedziczy tego tronu, bo ten, który zasiada tronie, jest zawsze żyjący. To nigdy tego nie osiągnie. Ale siedzi po prawicy jako ten mniejszy, bo on jest synem, jako w pewnym sensie następcą, ale to w ludzkim rozumieniu następca, bo gdy król umrze ludzki, no to ten syn wstępuje na ten tron i on jest wtedy najwyższy. Ale w tym, co Bóg opisuje, on jest przedwieczny, żyjący wiecznie, on nigdy nie umrze, on tego tronu nigdy nie straci. I jeszcze jest jedno określenie jako monarchia, że to stanowisko jest nieusuwalne. Nie może oddać. Czyli jest dożywotnio królem. Nie może nikomu. Nie można go usunąć. Nie można, znaczy no, można. W ludzkim rozumieniu zabijano króli. I tutaj jest ten król Salomon jako starożytny monarcha Izraela. Są ryciny, różne wyobrażenia. Jest Salomon, który zasiada na tronie, on sam tam zasiada. Są też ekranizacje, gdzie Salomon w sali tronowej zasiada na tronie, a jego małżonka, czyli Batrzeba, siedzi na kolanach mu. No nie, siedzi po jego lewicy. Najczęściej
Małżonki siedziały po lewicy, synowie, czyli następcy, siedzieli po prawicy. Jak nie było syna, to najbliżsi doradcy po tej prawej stronie zawsze znajdowali się po prawicy. Tutaj jeszcze znajdujemy informacje chociażby w Wikipedii, że w początkach starożytności monarcha zyskiwał praktycznie nieograniczoną władzę, wręcz despotyczną. W niektórych krajach był uznawany za boga lub półboga, faraon na przykład. Augustowie, czyli cesarze rzymscy, niekiedy miał pozostawać w łączności z bóstwami. Czyli widzimy, że ta władza ludzka, monarcha, był absolutny na ziemi. Jego słowa były decydujące. Dlatego też mamy odnośniki do Jeszua, tego, który zasiada na tronie jako Boga w tym znaczeniu, że ma władzę sądzenia. Tak jak sędziowie w Izraelu też byli nazwani w psalmie 82 sędziami. Sędziowie byli nazwani nie sędziami, tylko bogami w tym znaczeniu. Dlatego Jeszua ben Dawid, też można go nazwać Bogiem w tym znaczeniu. Jest sędzią, jest wiele opisów, że będzie rozsądzał, zasiada na tronie. Ale on nie jest równy Stwórcy. Nigdy nie był i nie. Nie był przed, nie był w trakcie, nie był po. Jak to niektórzy chcą. I tą monarchię mamy opisaną w wielu miejscach, ja tylko kilka wyciągnąłem, na przykład psalm 41. Sobie otwórzmy psalm 41. I czytamy tak. Przekład może Świadkowy sobie to otwórzmy, bo on tutaj jeden werset bardzo dobrze oddaje, który wprowadza znowu w błąd. Dla kierownika na lilię synów Koracha, maskil, pieśń o umiłowanych niewiastach. Serce moje poruszyła wspaniała sprawa, mówię. Dzieła moje dotyczą króla. Oby język mój był rylcem biegłego przepisywacza. Jesteś doprawdy przystojniejszy od synów ludzkich. Wdzięk wylany jest na twoje wargi. Dlatego Bóg pobłogosławił cię na czas niezmierzony. Przepasz do uda swój miecz, mocarzu, ze swym dostojeństwem i wspaniałością. I w swej wspaniałości zmierzaj do sukcesu. Jedź w sprawie prawdy i pokory i prawości. A twa prawica nauczy cię rzeczy napawających lękiem. Strzały twoje ostre, przed tobą ludy padają, w sercu nieprzyjaciół króla. Bóg jest twoim tronem po czas niezmierzony na zawsze. Berło twojej władzy królewskiej jest berłem prostolinijności. Umiłowałeś prawość, a nienawidzisz niegodziwości. Dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił cię olejkiem radosnego uniesienia bardziej niż twoich towarzyszy. Wszystkie twe szaty to mirra i aloes i kasja ze wspaniałego pałacu z kości słoniowej rozweseliły cię instrumenty strunowe. Wśród twoich cennych niewiast są córki królów. Małżonka królewska stanęła po twojej prawicy w złocie z Ofiru. Posłuchaj, córko, i zobacz, i nakłoń swego ucha, i zapomnij o swym ludzie oraz o domu swego ojca. A król zatęskni za twą urodą, jest bowiem twoim panem, więc oddaj mu pokłon. Córa Tyru też z darem, bogaci spośród ludu ułagodzą twoje oblicze. Cała pełna chwały jest w domu córka królewska, szata jej ze złotymi zdobieniami. W tkanym stroju będzie przyprowadzona do króla. Wprowadza się do ciebie dziewice, tworzące jej orszak, jej druhny. Wprowadzone będą z radością i weselem, wejdą do pałacu króla.
Miejsce Twych praojców zajmą Twoi synowie, których ustanowisz książętami po całej ziemi. Chcę wspominać o Twoim imieniu przez wszystkie przyszłe pokolenia, dlatego ludy będą Cię sławić podczas niezmierzony na zawsze. Widzimy tu opis właśnie, jeden z opisów nawiązujących do monarchii, do króla. I ta małżonka jako tutaj opisana też królewska, opisana jako panna, z którą się zawrze związek małżeński, jest przyprowadzana i stawiana po prawej stronie. Bo tak to jest, że gdy jest zawierany związek mężczyzny z kobietą, jest kobieta po prawej stronie jego stawiana. Jako ta druga po nim. Później, gdy następca jest tronu, syn, on siedzi po prawicy, żona wtedy po lewicy, czyli królewska żona. I tu widzimy ten opis nawiązujący do tej monarchii, którą ludzie sobie zażyczyli, Bóg zaakceptował to w pewnym sensie. I te opisy pomagają nam zrozumieć, jak to wygląda. I te definicje monarchii, że król jest jeden. Wszyscy, co są poza tronem, to są niżsi. Dlatego Jeszua, jak siedzi obok, to jest niższy, nie jest równy. To jest już opis po jego wniebowstąpieniu, bo doktryna trynitarna mówi, że on był człowiekiem. Jak był człowiekiem, to mówił jak ten, który człowiek, że jest niższy, tak, że jest mniejszy, niższy, że nie wie czegoś, tego, jak człowiek się zachowuje. Natomiast gdy wstąpił z powrotem do nieba, to już jest na równi z Bogiem Ojcem. To jest nieprawda, bo jest wiele przykładów na to, że opisanych, że jest mniejszy, niższy, zasiada obok. Jeżeli nie rozumiemy systemu monarchijnego, jak to funkcjonowało, to jak możemy interpretować to, co w Biblii jest napisane? Mamy ustrój demokratyczny, jest to dzisiaj dla nas, przynajmniej w Polsce, normum. W tych krajach, gdzie są te monarchie, to tylko jest takie bardziej reprezentacyjne w tym znaczeniu. Natomiast tu jest opisana taka całkowite władztwo tego, który zasiada na tronie. Nikt nie jest równy lub wyższy. To nawet to, co dostąpił Józef, gdy był wyniesiony do pewnej pozycji przez faraona, to był wyniesiony, był drugi po faraonie, bo faraon zasiadał na tronie. Znowu mamy ten sam opis, że jest niższy. Tylko z Józefem nie mamy problemu, ale już z Jehoszuą to już jakieś problemy powstają. Jakieś inne historie, jakieś inne bajki, jakieś inne monarchie powstają, które nigdy nie funkcjonowały tak. To, co na ziemi funkcjonuje, jest drugim świadkiem, który świadczy na temat, jak to interpretować. Jest to świadek, który nie może kłamać. Nigdy w dziejach ludzkości, oczywiście były sytuacje, gdzie zasiadało, tak jak w Babilonie mamy, że zasiadało dwóch na tronie, ale to były dwie osoby oddzielne. Nie było dwa w jednym. Mieli tylko władzę jedną. Jeszua też została ta władza przekazana, dana, obdarowany został władzą rozsądzania ludzi. Jak zobaczymy sobie Psalm 110, werset pierwszy. Psalm Dawida. Uroczysta wypowiedź Jahwe do mego Pana. Uroczysta wypowiedź Jahwe do mego Pana. To jest uroczysta wypowiedź słowa Najwyższego. Nie skrzywiajmy tych słów, nie wypaczajmy tych słów.
To jest cały czas w kontekście monarchii. Usiądź po mej prawicy. Usiądź po mej prawicy. Absolutną władzę ma ten, który siedzi na tronie. Jest wyższy, jest najwyższy, nie ma nad nim nikogo. Nie ma nawet nikogo równego jemu. Usiądź po mej prawicy, aż położę wrogów twoich jako podnóżek dla twych stóp. Sama ta wypowiedź mówi: usiądź, a położę twoich wrogów. Ten na tronie zasiadający położy. On, bo ma władzę absolutną. Wiemy, że to jest prorocza wypowiedź psalmu 110 odnoszącego się do Jeszua. Dalsze fragmenty o tym mówią. Natomiast chciałem zwrócić na ten pierwszy werset. Usiądź po mej prawicy. Kiedy usiadł? Po wniebowstąpieniu. Uroczysta wypowiedź Jahwe, Ojca. Tak jak poprzednio mówiłem, czytałem wersety, JHWH odnosi się do Ojca, nie do Syna, do Ojca. Ojciec nie jest tym samym, co Syn. Gdzie mamy taki zwrot? Gdziekolwiek, że Ojciec jest Synem, a Syn jest Ojcem. Tą samą osobą. No jak ktoś oszustwo jakieś chce zrobić, to tak. Dlatego to jest oszustwo, jak ktoś mówi, że Ojciec i Syn to jest jedno. Czytałem wersety, gdzie jest wprost napisane, tydzień temu zapraszam do poprzedniej parszy, do odsłuchania. Czytałem wersety, gdzie Ojciec ma na imię Jahwe, nie odda tej władzy, tej czci nikomu. Ojciec nie odda nikomu Jahwe. To nie jest to samo, co chcą niektórzy, że Jahwe to jest Jezus. Bo Jehoszua to znaczy Jahwe jest zbawieniem. No to znaczy Jahwe jest zbawieniem. Jirmijahu znaczy. I wiele innych imion też ma w swoim znaczeniu imię Jahwe. To oni są tymi bogami wcielonymi? No to już takich interpretacji to już nie ma, ale do Jeszua już takie są. No to bądźcie konsekwentni. Jeżeli Jehoszua czy Jahoszua znaczy to samo, co Jahwe Ojciec, no to bądźcie konsekwentni do innych imion. Ale nie jesteście konsekwentni, bo macie imiona pozmieniane w Biblii. Macie Izajasz, macie Jeremiasz. Poczytajcie sobie, jak te brzmią te słowa, te imiona, słowa tych imion i co one znaczą. Jeżeli to w stosunku do Jahoszua taką macie interpretację, to pójdźcie i zróbcie z Jeremiasza Boga wcielonego, i z Izajasza Boga wcielonego, i z innych zróbcie Boga wcielonego. Bądźcie konsekwentni. A co Jeszua sam powiedział o sobie? Marka, 14 rozdział. Ewangelia Marka, 14 rozdział. Od 61, przekład tysiąclatka, piąta. Czytamy tutaj tak. Lecz on milczał, czyli Jeszua, i nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał go ponownie. Czytam specjalnie ten przekład, bo to jest jeden zwrot. Będę na niego chciał zwrócić uwagę. Przekład tysiąclecia, piąte wydanie. Najwyższy kapłan zapytał go ponownie, czyli Jehoszuę, czy ty jesteś Mesjaszem, Synem Błogosławionego? Proste pytanie, konkretne pytanie. Czy ty jesteś Mesjaszem, Synem Błogosławionego? Jeszua odpowiedział, ja jestem. Czy Jeszua odpowiedział, ja jestem? Jestem, który jestem. Ja jestem, I am. Odpowiedział, że ja jestem tym stwórcą, ojcem JHWH, bo użył słowa ja jestem? Czy odpowiedział na pytanie? Bo pytanie brzmiało, czy ty jesteś Mesjaszem, Syn Błogosławionego? Tak jak na Górze Oliwnej przychodzą w nocy go pojmać i pytają, czy jesteś Jezus z Nazaretu. Odpowiada, ja jestem. Pytają go, on odpowiada.
On nie używa tutaj jakiegoś czarodziejskiego imienia przedwiecznego. Odpowiada na pytanie. Ktoś mnie pyta, czy Pan jest ostatni w kolejce? Ja jestem. Odpowiadam. Tak, ja jestem. Dlatego ten przekład tutaj czytam. Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego? Konkretne pytanie. Jeszua odpowiada, ja jestem. Oni powinni upaść, tak? No to jak to jest imię Najwyższego, to jest Bóg. Przed nimi Stwórca stoi wcielony w człowieka. Powinni upaść mu do nóg i powiedzieć, zgrzeszyliśmy. Jeszua odpowiada, ja jestem, a ujrzycie Syna Człowieczego, nie mówi Boga, tylko Syna Człowieczego, to Jeszua wypowiada, nie wkładajcie mu w usta, że on mówi, że jest Bogiem Synem. To jest konglomerat. Nigdzie nie występuje ten zlepek tych dwóch słów razem. Pytanie kapłanów jest bardzo wnikliwe i uzasadnione, bo Mesjasz miał być Synem Błogosławionego. Oni wiedzą, o co pytają. Jeszua używał Synem Bożym. Oni, cały naród miał być Synem Bożym, bo mieli zachowywać wszystkie prawa, które Bóg im nadał, dlatego mieli miano to nazywać się synami i córkami Bożymi. Dlatego Jeszua, zachowując wszystkie prawa, miał prawo używać tego sformułowania. To nic nie było szczególnego. Wracając do Marka 14:62. Ja jestem, a ujrzycie Syna Człowieczego. Dlaczego nie powiedział Boga? Jeszcze raz do tego wrócę. No bo nie jest Bogiem, tylko Synem Człowieczym, siedzącego po prawicy Wszechmocnego. Siedzącego po prawicy Wszechmocnego. Monarchia. Tam siedzi Wszechmocny na tronie. Wszystko, co jest poza nim, jest mniejsze. On siedzi po prawicy, jest mniejszy. Będzie siedział. Bo jeszcze tutaj na ziemi jest. Bo ujrzycie, forma przyszła. Siedzący po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi. Wówczas najwyższy kapłan upadł i oddał mu hołd, bo powiedział, ja jestem. Rozdarł swe szaty i rzekł, no cóż, nam jeszcze trzeba świadków. Słyszeliście bluźnierstwo, jak wam się zdaje. Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierć. Słuchajcie, jeżeli Jehoszua jest waszym panem, słuchajcie to, co on mówi. Tu akurat w tym miejscu nie jest poprzekręcany tekst. Ujrzycie Syna Człowieczego. Jak tu na ziemi był Bogiem wcielonym, tym samym niektórzy mówią, co Jahwe, że ten Jahwe się wcielił w człowieka jako Bóg Jahwe chodzący po ziemi, to on mówi o przyszłości, że no jest Syn Człowieczy tam przy majestacie Wszechmocnego, po prawicy. Można powiedzieć, że Wszechmocny siedzi na tronie, a ten po prawicy na toborku, taboreciku takim. Jeszcze żeby, co ciekawe, jak zwrócić uwagę, tron królewski zawsze jest na podwyższeniu, na takim jednym stopniu podejście, żeby był najwyżej, jak król siedzi, żeby był i tak górował nad całą obecną świtą, która ludzie są, czy osoby, czy stworzenia, że nad nimi jest najwyższy, wysokością od poziomu, że jak siedzi, tak jest wyżej od nich. Bo to ma symbolizować, że on ma władzę absolutną. Nie ma mu równego. Żeby jeszcze potwierdzić to, że po zmartwychwstaniu Jeszua w tym monachistycznym systemie jest niżej, czytamy Kolosan 3:1. List Pawła do Kolosan, 3:1. Przekład Kulowski tutaj sobie wziąłem.
Jesteście więc razem z Chrystusem, jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z umarłych, szukajcie tego, co w górze, gdzie jest Chrystus jako zasiadający po prawicy Boga. Gdzie mają go szukać? Na tronie? Bo to jest zasiadający po prawicy, jest odnośnikiem do tronu. Ten, który zasiada na tronie, Bóg, Stwórca, a ten, który zasiada po prawicy, jest Syn Człowieczy, zwany Chrystusem, pomazańcem. Siedzi po prawicy. Gdzie mają szukać ci, którzy? Gdzie mają szukać, ale nie fizycznie? Gdzie mają szukać tej władzy i gdzie mają szukać tego, który oddał za nich życie? Po prawicy majestatu. Po prawicy Boga. Nie lepiej, jakby ten werset był oddany, że Bóg Chrystus będzie siedział na tym samym tronie, co Bóg. Bóg będzie siedział z Bogiem, będzie złączy się z Bogiem, będzie jednym i tym samym Bogiem. Powróci do siebie, scali się z powrotem. Dlaczego tu jest Chrystus namaszczony? Bo to Hamaszijach, ten namaszczony. Chrystus namaszczony. Czemu tu w ogóle nie ma słowa Bóg? Bo Chrystus nie jest Bogiem. Chrystus zasiada po prawicy Boga. Po prawicy Boga zasiada. Syn Człowieczy, tak jak powiedział. Syn Człowieczy będzie siedział po prawicy Wszechmocnego. Wszechmocny. To określenie Wszechmocny jest do tego, który zasiada na tronie. Prosta rzecz. Nie trzeba nic tutaj wykrzywiać. Domyślać się. Prosty obraz. Jak ktoś nie wie, niech pójdzie sobie obejrzeć obrazy, rzeczywiste obrazy namalowane z czasów polskich monarchistycznych, jak przedstawiał się sala tronowa i kto gdzie się znajdował. Jak nie wie, jak to wygląda monarchia, bo może nie wiedzieć, bo się urodził w systemie tak zwanym demokratycznym, gdzie wszyscy rządzą. Jest prezydent tylko figurą jakąś, którą nie ma sprawczej siły. To na tyle na dzisiaj. Chciałem poruszyć te kilka fragmentów o tym, jak Jeszua mówi o sobie, gdzie będzie, jakie będzie stanowisko zajmował, gdzie jest jego miejsce. Mówił o tym, proroctwa, czyli Psalm 110 też o tym mówiły. Wszystko się zgadza, wszystko jest spójne. Nie wykrzywiajmy monarchii, bo taka nigdy nie funkcjonowała, żeby jedna osoba w trzech osobach czy w dwóch zasiadała na jednym tronie, miały wszystkie te osoby taką samą władzę. A były trzy, a były jedno. No. Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Mężczyznę. Jednego z dwoma rękoma, z dwoma nogami, z jedną głową, z jednym tułowiem. Mężczyznę, jak nie przeczytaliście od początku, zaczynacie interpretować od Nowego Testamentu wszystko, to wam taki miszmasz wychodzi. Zacznijcie od początku. Tam są wszystkie definicje, tam są wszystkie obrazy, jak mamy patrzeć na resztę tekstów. Nie odwrotnie. Wy chcecie robić taką technologię wsteczną, tak zwana to się nazywa. Ale mylicie się cały czas. Nie odtwarzać. Po co odtwarzać, jak mamy wszystko napisane? Jak, z czego składa się człowiek? Z jakich elementów? Jak grzech wszedł? Jak człowiek stał się Bogiem we własnym świecie? I decyduje teraz wszystko sam. Dlatego ta wolna wola człowieka, Bóg szanuje ją, dał ją nie po to, żeby ją szarpać,
Oczywiście w wielu przypadkach w Izraelu miał to prawo, bo cały Izrael zawarł przymierze, że będą jego sługami. I w tym znaczeniu Bóg do proroka mówi, masz iść do jednego, do drugiego, masz iść i zrobić to, co, z czym cię posyłam. To jest też nic nad wolną wolę. Dobrze. Jak Bóg pozwoli, spotkamy się za tydzień. Mam nadzieję, że spotkamy się tutaj jeszcze. Temat będzie też kontynuacja, bo funkcjonuje wiele różnych duchów trynitarnych. Ten duch trynitarny jako napój alkoholowy, nierządnicy, funkcjonuje. Otumania, teksty pisane przez nierządnice, czyli przekłady biblijne, wprowadzają w błąd. I dlatego wiele razy powtarzam, wierzysz biblijnie, to już, czy nauczasz biblijnie, to już to samo sformułowanie zawiera błąd. Teraz wczoraj słyszałem o tym, że ci władcy tego świata mają swoją Biblię. Teraz pytanie, to jaką Biblię ty nauczasz, jaką uczysz, jaką wierzysz? Biblia to jest zbiór pewnych pism. Ja wierzę w Słowo Najwyższego, które są zapisane w tekstach, w zwojach. Ale nie tłumaczę, tylko szukam sensu prawdziwego i też patrzę na to, co się dzieje w świecie rzeczywistym, jako dodatkowy świadek. Ten drugi, który świadczy, nie mogą oni zaprzeczać sobie. Czyli nie może być monarchii tutaj w rzeczywistej, że jest jeden na tronie, a w tekstach sobie interpretować, że jest dwóch w jednym, trzech w jednym, jeden w trzech i tak dalej. Dobrze, niech łaska i duch Najwyższego będzie ze wszystkimi. Jako błogosławiony ten, który Stwórca, który daje błogosławieństwo tym, którzy słuchają Jego głosu. Jeden. Słuchaj Izraela, Pan Bóg, Jahwe Bóg, Jahwe Elohim, Najwyższy jest naszym jednym Stwórcą, jedynym Bogiem. I Pan nasz, Jehoszua ben Dawid, pomazaniec Jego, który prowadzi nas do Ojca. On jest drogą, prawdą i życiem prowadzącą do Ojca. On jest drogą do Ojca, nie do samego siebie. Niech będzie z nami wszystkimi po wieki wieków. Amen. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Zapraszam.